delikatnie rozglądnął się, znalazł pętlę, włożył w nią w głowę i wykopał demonstracyjnie spod siebie taboret. Dzień dobry. Jesteśmy w Birkenau, w miejscu, które myślę, że chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest to niemiecki lager, w którym zostało zamordowanych setki tysięcy ludzi. Czy w takim miejscu, gdzie na co dzień czaiła się śmierć, za każdym rogiem tego baraku, można było kochać, prawdziwie kochać i być kochanym? Dziś odcinek o wielkiej i przepotężnej, ale jakże jak najbardziej prawdziwej miłości między młodym polskim chłopakiem i młodą dziewczyną z Belgii, Żydówką, która była polskiego pochodzenia. Czy to możliwe, że ci ludzie, trafiając do tego kacetu hitlerowskiego, zapałali do siebie wielkim uczuciem? I czy była szansa, aby ta miłość przetrwała? Zapraszam. We wrześniu 1942 roku Niemcy organizują łapankę na Żydów w Antwerpii, dokładnie na dworcu kolejowym w Antwerpii. Wśród aresztowanych jest Mala Zimetbaum. Aresztowani Żydzi w liczbie 1048 trafiają po dwóch dniach transportem do Birkenau. Ponad 700 z nich właśnie z tego transportu idzie zaraz do komory gazowej. Mala jest uwzględniona według SS-manów jako ta, która będzie przydatna do pracy. To kobieta o bardzo nienagannej postawie, wyjątkowej urodzie, a przede wszystkim wykształcona, zna kilka języków. Zostaje Laufrem, gońcem w obozie kobiecym. Edward trafia do Auschwitz w 1940 roku, dokładnie w czerwcu 1940 roku. Jest aresztowany w ramach niemieckiej akcji przeciwko inteligencji polskiej, AB. Jest w transporcie 728 więźniów, w pierwszym transporcie właśnie Polaków, którzy trafiają do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Edward ma szczęście, dostaje się do ślusarni, gdzie kierownikiem tej ślusarni jest SS-man Lubusz. To człowiek, który nie znęca się, nie mortuje, nie zabija. Wręcz przeciwnie, pomaga jak może więźniom. Można powiedzieć, że to chyba jeden z nielicznych SS-manów, który zachowuje ludzką twarz. Edward wraz ze swoim przyjacielem, Kielarem, planuje ucieczkę. I wymyśla plan, aby przenieść się ze ślusarni tu, do Birkenau, do komanda instalatorów. Wtedy łatwiej będzie uciec. I kiedy dostaje się do tego komanda instalatorów, ma możliwość chodzenia po całym obozie i wtedy poznaje Malę. Cała ta wielka miłość między Edwardem a Malą miała miejsce w Birkenau, a więc w miejscu kaźni, wśród zapachu dymu palonych ciał, który unosił się gęsto z kominów krematoryjnych. Proszę wyobrazić, że w takim miejscu ludzie myśleli tak naprawdę, aby przetrwać, a ci myśleli o sobie, bo się pokochali. Mala opowiadała współwięźniarkom, że czuje się kochana i zadbana. Edward zwierzał się swojemu przyjacielowi Wiesławowi Kielarowi, że jest zakochany. I to właśnie wtedy, kiedy miało już dojść do ucieczki, Edward stał się roztargniony, stał się zamyślony i wtedy powiedział głęboko, jakim uczuciem darzy właśnie Malę. I wtedy Kielar zrezygnował z ucieczki. Stwierdził, że skoro tak bardzo mocno jego przyjaciel jest zakochany i to jest tak potężna, wielka miłość, to niech oni uciekają razem, a on po prostu z tej ucieczki się usunie. Czerwca 1944 roku, dokładnie tą drogą,
gdzie ja teraz idę, idzie mężczyzna ubrany w mundur SS ze stopniem Rottenführera. Przed nim idzie więźniarka w pasiaku, która niesie muszlę klozetową. Jest to standardowy sposób, kiedy SS-man puszcza więźnia przed sobą, bo go konwojuje. Strażnik przy tej bramie nawet nie zwraca uwagi na przepustkę. Przepuszcza właśnie parę, czyli SS-mana z więźniarką, nonszalancko otwierając bramę. Trzeba pamiętać, że w tym kombinacie śmierci służyło ponad 8 tysięcy SS-manów. Oni się często też zmieniali, była rotacja, nie znali się wzajemnie. Ale tym SS-manem nie jest Niemiec, jest Edek, który przebrany w mundur SS prowadzi właśnie Malę. To jest sposób na ich ucieczkę. Mundur dostaje wcześniej od Lubusza. Przy mundurze przypięta jest broń. Są w środku dwa naboje. Wychodząc za bramę, Mala przebiera się w baraku obok z pasiaka na kombinezon i pierwsza, najważniejsza część ucieczki jest za nimi. Kilka dni po ucieczce Kieler dostaje gryps od Edwarda ze świata zewnętrznego, w którym jest bardzo krótko i bardzo szybko napisane, co się stało. Otóż Edward informuje swojego przyjaciela, że wszystko jest w porządku, że dotarli do miejsca, że przespali się w kopcu siana, że Mala była bardzo dzielna, niosła tą muszlę klozetową jeszcze parę kilometrów, żeby się nie martwić, że naprawdę wszystko jest w porządku. Gryp skończył się tak właśnie jak charakter Edwarda. Servus, przyjacielu. Dopiero 2 tygodnie po ucieczce w obozie rozchodzi się chiobowa wieść. Otóż Mala i Edward jednak wpadli, zostali złapani. Oczywiście tworzą się różnego rodzaju teorie spiskowe i fantastyczne opowieści. Jedna z nich nie jest fantastyką i nie jest spiskiem. Rzeczywiście, Mala i Edek zostali aresztowani przez Niemców. Jak w ogóle do tego doszło, że tak perfekcyjnie przygotowana ucieczka z takim oddaniem i organizacją zakończyła się klęską, katastrofą? Otóż plan pierwotny zakładał, aby para, czyli Edek i Mala, udali się do Zakopanego. Ale Mala przekonała Edka, aby jednak ruszyć na Słowację, bo tam ma dalszych krewnych. Oczywiście Edek dał się przekonać. W Górach Żywieckich Mala wchodzi do sklepu, aby wymienić na jedzenie złoto, które wynieśli z obozu. I tam jakaś kanalia, wsza ludzka, zdaje sobie sprawę, że to uciekinierzy z Birkenau. Donosi. Donosi władzom niemieckim. Kiedy Mala wraca ze sklepu, patrol niemiecki aresztuje ją. Edwarda nie widzą. Edward idzie z tyłu. Może uciec. On jest niezauważony. Ale Edward wysuwa się naprzód i również daje znak, że jest z Malą, że to właśnie ta para uciekinierów. Można śmiało powiedzieć, że mógł ocalić życie? Przecież wiedział, co znaczy, co się stanie z nimi, kiedy zostaną złapani. Idzie z Malą na dobrowolną śmierć. Taka wielka miłość. Po aresztowaniu Mala i Edward trafiają do bloku 11, do podziemi. To jest blok śmierci. Tak nazywany jest w żargonie więźniów właśnie blok 11. Jest to blok śmierci. Tutaj w tych celach oczywiście są trzymani i prowadzeni do obozowego gestapo, Politische Abteilung, gdzie są oczywiście torturowani i przesłuchiwani. SS-mani za wszelką cenę chcą dowiedzieć się, jak doszło do ucieczki, a przede wszystkim skąd Galiński zdobył mundur SS i broń. Śledztwo prowadzi sam Wilhelm Boger. Jest to zastępca wydziału obozowego gestapo. Sadysta perfidny. Nazywany jest przez więźniów krzyczącą śmiercią, gdyż wrzeszczy głośno i demonicznie na maltretowanych więźniów.
Edward siedzi w celi, wysyła grypsy i zapewnia swoich przyjaciół, że by się nie bali, że nie wyda ich i jest przygotowany wraz z Malą na śmierć. Jestem w celi, w której przebywał Galiński Edward. Ta cela to ciemnica. Tutaj światło wchodziło tylko drobnymi strumieniami. Nade mną jest okienko, które ma 18 na 18 cm. Ono na zewnątrz jest obite blachą. I tylko ktoś gwoździem porobił dziury, aby delikatne smugi światła tu się przekradały. Czy dawały nadzieję? Edward Galiński wiedział, że nie będzie szans, że nie przeżyją. Obozowe gestapo dało sobie w końcu spokój. Zauważyło, że nie jest w stanie nic wycisnąć ani z Edwarda, ani z Mali. Pada wyrok, że zostaną zabici, że będzie kara śmierci. Edward w ostatnim grypsie zapewnia swojego przyjaciela, Kielara i również Lubusza, aby się nie martwili. Jest gotowy na śmierć i nikogo nie wydał. W tej celi, proszę sobie wyobrazić również, bywały momenty, że przybywało 40 więźniów. To jest kwadrat, który ma 2,5 na 2,5 metra. 40 mężczyzn stłoczonych w tej ciemnicy. Taka gehenna właśnie miała tutaj miejsce. Edward osadzony w celi. Chce dać i pragnie dać znak, że żyje. Pragnie dać znak, że żyje swojej ukochanej, Mali. Co robi? Śpiewa włoskie piosenki. Dokładnie te same włoskie piosenki, które nauczyła go wcześniej Mala. Mala była wykształconą kobietą. Znała kilka języków. Flamandzki, francuski, włoski i nawet rosyjski. Daje znak, że żyje. Ona te piosenki prawdopodobnie słyszy, dlatego że oni nie byli osadzeni razem. Galiński siedział w celi, właśnie tutaj w oddziale męskim, a Mala była w celach w oddziale kobiecym. Ale po tym, co się tutaj działo, została namacalna pamiątka, niezwykłe świadectwo, które ukazuje koszmar tej przepięknej miłości. Otóż na ścianie tej celi w tamtym czasie, czyli w 1944 roku, znajduje się napis. Napis, który wyrył nie kto inny, jak właśnie Galiński. 531 to numer obozowy Galińskiego. Galiński Edward, 6 lipca 1944 rok. To bardzo ważna data, to był ostatni dzień Mali i Edwarda na wolności. Później zostali złapani. Scenariusz już w tej chwili znacie. 19880 to numer obozowy Mali Zimetbau. Niemcy postanowili powiesić Malę i Edwarda. Oczywiście w przypadkach ucieczek, organizowano publiczną egzekucję. Wszyscy więźniowie, którzy byli w obozie, przerywali pracę, byli gromadzeni i mieli ten makabryczny widok oglądać. Malę wprowadzono na podest, gdzie przygotowana była już pętla. Ktoś wcześniej dostarczył jej żyletkę. Ona otwiera sobie żyły. SS-mani krzyczą. Taube SS-man podbiega do Mali, a ona tymi skrwawionymi dłońmi policzkuje go. Dostają szału, wpadają na ten podest, zaczynają kopać, bić. Można powiedzieć, że tratują ją, kopiąc na śmierć. Ale nie przez oficjalny wyrok, jaki ogłosili. Później Mala, ciężko powiedzieć, czy na wpół żywa, czy rzeczywiście już martwa, na małym wózeczku zostaje odwieziona do krematorium. Skąd to wiadomo? Słowacka Żydówka opowiedziała to Kielarowi, bo była świadkiem właśnie tego bestialskiego mordu. Edward również został powieszony, tylko że w części męskiej. I tutaj możemy już oddać głos Kielarowi, bo on był świadkiem
tego, jak wyglądały ostatnie chwile Edwarda. Przecież byli przyjaciółmi. Kielar wspominał, że wyprowadzono Edwarda z baraku, zanim biegł jump, kat. Było tylko słychać w tej makabrycznej ciszy żwir, który pod nogami Edka i Jumpa zgrzytał. Kiedy wprowadzono na podest Edwarda, SS-man zaczął czytać wyrok, za co oczywiście zostaje on skazany. Edward delikatnie rozglądnął się, znalazł pętlę, włożył w nią w głowę i wykopał demonstracyjnie spod siebie taboret, żeby przerwać, żeby zademonstrować swoją pogardę wobec właśnie hitlerowców, Niemców. SS-mani wpadli w szał, kazali krzyknąć szybko Lagerkapo, aby złapał Edwarda w pół, ściągnął mu pętlę z głowy. Wyrok musi być odczytany. Najpierw w języku niemieckim, a potem w polskim. Ale było już rozdrażnienie. SS-man zaczął czytać szybko, niewyraźnie. I kiedy zakończył, założono Edwardowi pętlę i Jump wykopał stołek. Edward zawisł, skończył życie. Kielar wspominał w oświadczeniu w 1968 roku, że ten, który wykonał wyrok śmierci, przyniósł potem mu do baraku pukier włosów. Powiedział, że to było ostatnie życzenie Edwarda, aby ten pukier włosów Mali trafił do ojca Edwarda. I ten pukier włosów znajduje się dzisiaj w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów Radosława Burczyka, Admingo 50, Grzegorza Barszcza, Bajkera Budzyka, Witolda Hojeckiego, Artura Hojeckiego, Gildorfa K., Karola K., Michała Komisarskiego, Marcina Lukomskiego, Galicję Production, Małgorzatę Sobczar, Wojciecha Srokę i Mariusza Tokaja. Wspierają nas także Tomasz Barabasz, Michał Chmielarczyk, Wojciech Byrskich, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła i Damian Ślep. Ogromnie Wam za to serdecznie dziękujemy.